Wojtek, tak troszkę wyrwałem cię z tego dzisiejszego treningu. Jak się dzisiaj trenuje? A w porządku, na zdrowie, na szczęście nie narzekam, odpukać. Wszystko przechodzi według mnie pomyślnie, przynajmniej z mojej strony. Wiadomo, mamy troszkę mniejszych, większych urazów. Walczymy z tym, mamy nadzieję, że za tydzień na ligę będziemy gotowi. No, na pewno nie wszyscy, ale myślę, że damy radę. Ale zacznę od początku. Jak się wprowadziłeś w drużynę? Jak ci się podoba w Chrobrym? Problemu z aklimatyzacją akurat z chłopakami nie było. To przebiegło wszystko, myślę, że bardzo przyjemnie, w fajnych atmosferach. Mieliśmy też integrację kilka dni po rozpoczęciu, która też dużo dała, a później wiadomo, wyjazdy, turnieje, wieczorem wspólnie rozmawiamy z chłopakami, przed treningiem, po treningu, więc i trening, jeśli chodzi o treningi, też mega ciekawe, fajnie to wszystko wygląda, poukładanie i w sumie pod każdym względem jestem zadowolony. A jak ci się współpracuje, no właściwie chyba z twoim konkurentem, z Rafałem Jamiołem? No to jest zdrowa rywalizacja, jesteśmy ten sam rocznik, bardzo długo już się znamy. Wiadomo, myślę, że dla mnie i dla niego taka rywalizacja jest tylko na plus, bo nie ma żadnej takiej złej z naszych stron jakichś ukłuć czy jakichś sporów. Pomagamy sobie, wiadomo, jesteśmy, każdy z nas ma inną charakterystykę gry. Mam nadzieję, że się będziemy uzupełniać w całym sezonie i będziemy dawać z siebie wszystko i z prawej strony postaramy się obsadzić to jak najlepiej. Te sparingi, które Chrobry rozegrał, wyniki tych sparingów mówią, że w sezonie, że Chrobry? Sparingi sparingami. Mieliśmy też, wiadomo, założenie, żeby każdy zgrywał się z każdym obok siebie. Graliśmy po 15 minut w każdej połowie. Mamy różne schematy, wiadomo, jest dużo nowych osób. Musimy się tak naprawdę poznać swoje zachowania na boisku. Dlatego na sparingi aż tak bym nie patrzył. Z każdym treningiem coraz lepiej to wygląda. I mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, bo innej opcji nie widzę. I chłopacy tak samo. Pierwszy mecz, jaki Chrobry zagra, będzie to mecz w ogóle inauguracyjny PGNiG Superligi z Gwardią Opole. Jak oceniasz naszego przeciwnika? Ten mecz już za tydzień, więc bardzo szybko. Tak, okres przygotowawczy bardzo szybko minął. Za tydzień już liga, ale wydaje mi się, że przynajmniej z mojej strony nie mogę się doczekać tego pierwszego meczu, bo wiadomo, że każdy z zawodników chce ten przygotowawczy okres przepracować jak najciężej, ale każdy już z niecierpliwością czeka na sezonu. Wyjdziemy w bojowych nastawieniach. Wiadomo, że pierwszy mecz na wyjeździe. Bardzo ciężki. Opole niewygodny rywal. Aczkolwiek my się przygotujemy. Mamy jeszcze cały tydzień równo, bo gramy w piątek. Mamy cały tydzień, żeby się przygotować, przeanalizować zespół z Opola, co gra ze sparingów. I zrobimy wszystko, żeby trzy punkty zawieźć już w pierwszej kolejce do Głogowa.